Echo, witajcie w Cyfry 5. Wracam do nagrywania po dwutygodniowej przerwie. Jakby ktoś się zastanawiał i dalej nie wiedział, czemu przez dwa tygodnie nie było odcinka na kanale, czemu kanał się zmienił, to dlatego, że został niestety zhakowany. Także nie nagrywałem w tamtym czasie. Nie miałem kompletnie ochoty, humoru. To w ogóle masakra, to nie są takie hopsiupe sprawy, jakby ktoś myślał, że po prostu można sobie drugi kanalik założyć i filmiki wrzucać na YouTube'a. To nie takie fajne, to nie takie proste. Ja do tego konta milion rzeczy podpiętych miałem i cała sytuacja to był dla mnie po prostu dramat. Także mimo tego, że do Steama miałem dostęp, choć na telefonie został on też zhakowany, nagram kiedyś o tym filmik, no to nie nagrywałem. 6 odcinków było i te 6 już się na kanale oczywiście pojawiło. Tam sobie na luzie gadałem, bo to 2 tygodnie temu nagrywałem, a teraz tutaj wracamy i kompletnie nie pamiętam, co ja tutaj miałem robić, aczkolwiek już sobie trochę przysiadłem i jako tako przypomniałem. Toczymy wojnę z tym szalonym Grekiem, upierdliwym. Dostał w pierdziul porządny. Zawrzeć pokoju, no nie chcę, skubany. Rzymianin poszedł po rozum do głowy i cię nawet teraz ze mną przyjaźni, szanowni państwo. A ten głupi Grek nie. Przejrzymy tu zaraz za moment, jak to wszystko wygląda. Złotą erę mamy, 3 miasta. Zadowolenie na plusie, szlak handlowy robimy. Kopalnie tu machniemy, bo tych farm już nie brakuje. A może być tu problem z produkcją, chociaż z żywnością też mamy. O, za chwilę będzie druga karawana. I to jest bardzo dobra wiadomość. Zaatakowały mnie też miasta państwa, które ten skubany Grek miał, czy raczej wziął pod swoją kuratelę. Amfiteatry. Idziemy po uniwerki. Zobaczmy, jak demografia wygląda. No, źle. Źle. Piśmienni 27, 40, 13 punktów procentowych. To jest dużo. Ale liczę na to, że te uniwerki właśnie pozwolą mi gonić. Ja jestem ostatni. Ląd 6. Ten Grek ma tego najwięcej, niestety. Ale zbiory, czyli żywność. Mam 86, czyli Grek ma najlepszy przyrost żywności i ludzi. I to jest też niefajne. Czyli będzie zwiększał skubany przewagę. No on powinien dostać w pierdziul. Rzym go też powinien zaatakować, bo ten Knossos założył mu na jego terytorium w zasadzie. No widzimy populację. Kurde, no źle. Źle, ale wojujemy. No plan oczywiście jest taki, że jak będzie spokój, to uderzymy na te Panamy, no i kiedyś chcemy wziąć 2 egipskie miasta, Teby i Memphis, które fajne są. No i Egipt nic innego nie założył, trochę nie ma gdzie, także byłby taki, się wydaje, na tym otwartym, pustynnym terenie łatwy do pokonania. Tylko tu na południu muszę mieć spokój. Tu też miasto oczywiście planuje, ale zadowolenie na ten moment nie pozwala na to. No i wypadałoby też zbudować cuda narodowe. Jak założę miasto... O, to jest dobre, to jest dobre. Z nią się kochamy, ona jest naszą... No w tym momencie konkubiną, ale będzie kiedyś żoną. W zasadzie teraz została żoną, jak mamy ten sojusz. No to już oficjalnie Dydona jest moją żoną. Harun i Dydona. Wieczna, szalona miłość, jak to tam było? No i karawanka, zaraz zobaczymy, gdzie ją puścimy. Także będę chciał zbudować... O, epopeję też, ale najbardziej zależy mi na tym wielkim piecu, którego jeszcze nie odkryłem, Oxfordzie. Bo w tym momencie o tych mówię cudach narodowych, czyli Akademii, piecu, tej epopei właśnie. Każda z tych budowli wymaga określonego budynku w mieście. Jak podbiję Panamę i zostawię ją jako marionetkę, to nie będę tutaj musiał mieć warsztatu, żeby ten wielki piec zbudować. Ale jak założę miasto, to będę musiał zbudować tu warsztat, żeby ten cud narodowy zbudować. Móc zbudować. A to nie takie hopsiu w takim świeżo założonym mieście. No i tu jest bawełna, którą już mamy. Tu jest wino. A tu nie ma niczego, także jest problem z tymi luksusami, szanowni państwo. I to nie jest fajne. Tutaj szpieg kradnie i mam nadzieję, że to mu się uda.
Natomiast przegląd szlaków handlowych wysyłamy z Damaszku do Mekki. No i chyba będziemy w tę Mekkę inwestować, czyli stąd wyślemy też do Mekki. Przydałoby się bardziej Damaszkowi, ale Mekka będzie naszą metropolią, największą, najważniejszym miastem pod każdym względem. Nie zawsze tak jest, że stolica jest najważniejsza, czasem się dzieli z kimś. Tu się będzie pewnie poniekąd dzielić z Medyną, ale to ona jednak ma rządzić. Niech się rozwija, póki mamy zadowolenie jako tako na plusie. Kolosea też się zrobią. O i właśnie, Circus Maximus też kolejny cud narodowy będę mógł zbudować. Zakolejkowałem te kapliczki, niech się dokończą. Wszędzie patrzcie, dwie turki idealnie i uniwerki będziemy robili. Hurtowo. Hurtowo. No i wypadałoby, też za chwilę o tym będę mówił, jak się ta edukacja zrobi. Ale wejść w renesans w momencie, w którym... Znaczy w momencie najbliższym, czyli za 12 tur. A to może niekoniecznie się udać, za 11 nawet. Przyrost tej kultury trochę, cholera, nie wiem czy nie zbyt duży, ta złota era, kurde, mogę nie zdążyć. A chodzi o to, żebym wziął od razu racjonalizm tutaj, tylko muszę mieć renesans oczywiście, bo jak się nie wyrobię z odpowiednią technologią, no to będę musiał coś z tego wybrać. Estetykę mogę wziąć na przykład, bo jest fajna. No ale wolałbym jednak. Odblokować racjonalizm. Czy Rzymianin na mnie idzie? Mam sojuszy. No tak wygląda, się ustawił skubany. Dobra, słuchajcie, spróbujmy znowu z nim pohandlować. Ty idź na Greka, a nie na mnie. Na Greka, a nie na mnie. Wypowiedz wojnę. Polek, zaproponuj. Masz złota 5. Pyk, otwarte ci dam. Pyk. Nie! Masz kurcze pieczone. Jak tutaj w ogóle ten świat wygląda? Przegląd dyplomacji, polityka globalna. Wojna Babilon. No, Darek to tam wyrwał. Już się tak chyba specjalnie nie liczy. Ta się z Egiptem bije. Mam nadzieję, że go nie podbije. Aha, ja się tutaj chciałem lubić z nim też. Bo on tutaj od południa mógłby szachować Rzymianina. Przyjaźń mamy. Ale nieoficjalną. Handel. Wypowiedz wojnę. Bo tamten na mnie... O, czekajcie, godzi się, tylko że widzimy dużo woła. Uj, bardzo dużo woła. Garim. Wino do mnie wróci. Jakby za samo wino się zgodził, to okej. No nie no, przeginasz pałę. 5 ci mogę dać. Weź. A ty może zaatakujesz tego. Nie chcę Greka. Czemu on nie chce Greka? Ma go pod, kurde, granicami. Inkipy. O, ten w ogóle. None. Obronię się jak mnie zaatakuje. Ale nie chcę mi się z nim wojować autentycznie. Chciałem mieć tu spokój. Daj teraz... Dobra. Co ma być, to będzie. Nie przedrom się przez moje zasieki. Rzeka... Jak ją nazwaliśmy? Tygrysem? Czy w ogóle ją nazywaliśmy jakoś? Nie, Nil to miał być chyba. A może nie zaatakuje? Dobra, Nil mnie to będzie. Zresztą chyba nie w tej grze. No nie pamiętam, mówię, 2 tygodnie. To takie ciężkie, niewyspane, ja pierdziule, żeby się kontaktować w pierwszej fazie z YouTube'em, to oczywiście trzeba do Kalifornii, czyli po nocach siedziałem. Boże, nie spałem. Masakra była. No pójdę tutaj majstrować dalej. Czemu nie? Bierzemy teraz, szanowni państwo, te uniwerki. 6 turek, ładnie. To mi się podoba. Tu dostałem nowego ludka. Nie, dam naukowca, ale to potem. Za 3 turki będzie kolejny. To niech on zostanie tutaj taki. Niezablokowany. Tu jest stajnia, ale 7 turek też nieźle.
I tu mi gierka wzięła. I za 4 będzie. A nie, to wolę tu dać. Za 8, no dobra, może być. Bo to pole obrobiłem. No i tu jest trochę gorzej. O, 10. Nie ma dramatu w gruncie rzeczy. To jest 33% nauki. I 2 nauki z puls dżunglą, eksploatowanych przez to miasto. Gdzie niegdzie to tam coś da. Gdzie niegdzie. No i teraz ważna sprawa. Mam ustrój za 10 tur, widzimy. Chciałbym wejść tu, ale muszę renesans odblokować. A żeby to zrobić, to muszę odblokować jakąś technologię z tego renesansu. I tylko tu mogę. Bo tutaj widzimy 17. Tu jest 13. Złotajra teraz mi trochę psuje. Ale uniwerki mogą troszeczkę przyspieszyć. Bo tu nie wejdę, bo tu jeszcze dłużej. Tu jeszcze dłużej, tu jeszcze dłużej. Tylko tędy mogę. Akustyka, która nie bardzo mi jakoś tak odpowiada. Wiecie co, jednak tak zrobimy, żeby szybciej ten uniwerek był. Kurde, mogę się nie wyrobić. Obstawiam, że mi z jedną turę zabraknie? Coś takiego. No, tak może być. O, bo ten już nie pomoże. Ten pomoże, ale nie... O, i widzicie teraz jak tu blazł, to mi gierka przestawi tego chłopka, który tu był. No zresztą jakby był zablokowany, też by gierka przestawiła. Ja bym chciał tu tę kopalnię wziąć. Weź mnie, Greku, nie atakuj. No jest zblokowany i gierka sobie wzięła to. No od biedy może być. Ale tu by mi się produkcja przydała, to czyli te pole by mi się przydało. Za jedną turę, o jakby mi gierka wzięła te pole. O, to było dobre. A weźmie któreś z tych zaznaczonych, no. Wcale bym się nie dziwił, jakby wzięła to. I nic tu nie zrobi, albo to. To by było niezłe akurat, bo bym Rzym... No, zabrałbym to pole Rzymowi. No, jest 6 tur. No, jest nadzieja. Jest nadzieja, dobra, spróbujmy jeszcze zagadać. Boże, taki wpierdziul dostał i ciągle nie. Ale upierdliwy i będzie plądrował. O, wiem. A, dobry cud. Chciałbym go. Lubię go. Się przezbroił. Kurczę. Kurczę. O Jezu, co to było? Jakoś tak się wyświetliło. Dobra, czekajcie, bo my tu kopalnie. Tu niestety nie strzelę, bo mamy te wzgórze. Tu mogę na te pola. Tu mogę tego gościa zdzielić. I tutaj też sobie zdzielamy, doświadczenie zdobywamy. Czyli tym musimy strzelić tak, tym tak. No, dobrze. Bardzo ładnie. Tak ma właśnie to wyglądać. Zadowolenie mi się będzie kończyło. To nie jest fajne. Wróg się zbliża. No zbliża się, bo głupi taki jakiś. Nierozgarnięty. Po co mu to? Na co mu to? Ej, tu mnie będziemy pyrgać chyba. I robiłem te kapliczki, żeby te budynki właśnie kupować, które w tych religiach są. I to jest dobre, jak się nie ma swojej religii. I te inne przychodzą. Każda ma jakiś budynek do kupienia. Za wiarę. O, tu mamy meczet. Super. Tu mamy islam, tutaj mamy inną religię. I tu możemy pagodę kupić, kurczę. No to jest właśnie to. To jest to. Tym bym też popyrgał. Mogę to zrobić w taki sposób. I taki. Katapulta awans. No właśnie, o co chodzi. Tu niestety teraz nie mogę nikogo pyrgać i tym też nie mogę, mogę sobie ten awans rozdać. Idziemy w zasięg i podwójny atak. W tej grze jest tak, tej jest podwójny atak, C6 nie ma. Artylerię nie mają. I teraz tak, to wali za 30, weź daj spokój. A to wali za 24.
To tak zróbmy. Tym zdzielmy tego za 30. Szkurde! No i oszukała mnie gra. Wow, ale mnie wydupczyła. No co poradzić? Życie. No i żarełko, żarełko, żarełko. Mamy te kopalnie. No tu by było fajnie farmę zrobić, ale ona będzie pierwsza do plądrowania, w tym problem. Dobra, idę po kopalnię. Mógłbym go ukraść, ale tutaj... Tutaj mam już zakolejkowanego. Nie potrzebuję w gruncie rzeczy. O, zakazany pałac Greg zbudował. No i się wyleczył. Akurat awans miałem. To zawsze tak się dzieje. Akurat mają awans wtedy, jak ich prawie ubiłem. Jełopy. I wali to miasto. To było niebezpieczne momentami. Pamiętamy. Że tam trochę się cykałem. No i to się buguje, no. Niestety. I tak kółko pyta. Chyba, że kogoś zaatakowała. No to okej, wtedy tak. Ale często się buguje. Ale teraz wyrżniemy dwie jednostki minimum, może nawet te trzy. A Mekka się wyleczy. Spokojnie. I ta złota era daje mi dwa kultury. No to nie tak dużo, ale to może pomóc. Można wydać punkty wiary. Nie, no to nie, nie, nie. Oni chcą, żebym wydał na ten tego. O co wam chodzi? Kup jednostkę lub budynek za 50. Ciekawe gdzie. Coś im się porypało. Dobra, ty go dobij, gnoja. No wyleczyła mi się, ale nie do końca niestety. To wali za 21, a tu 25. To by może warto było przestawić jednak. Tak zrobię. Zresztą awanse chciałem tu trzepać. Dobra, za momencik. Czy ty w ogóle zabijesz tego? No właśnie nie, i ten problem. A czy ty tego zabijesz? Niby tak, 37. A czy ty tego zabijesz? Też niby tak, 29. Dobra, to zróbmy tak, zobaczmy, czy mnie oszukają. Dobra, nie oszukali, czyli dwie wyrżnęliśmy. To jest to. Następnie walimy w tego. Tu w tego. Trochę będzie bolało, ale bym dobił. Czy to jest dobry pomysł? Nie jestem przekonany. Wydaje mi się, że nie. Dobra, spokojnie. Dwie i pół jednostki ubiliśmy, można powiedzieć. Powolutku. Niech podchodzą. Teraz tym może tylko zaatakować, to mi wielkiej krzywdy nie zrobi. Luzik. No i oczywiście się wyleczył o 50, no wiadomo. No, ty niestety jesteś wrogiem mojej żony, także wybacz, ale wolę działać nie sam, a z żoną. To jest ta Sulia i nie ma. O Jezu. Ona mi swoją ostatnią sól daje? Utefa. Chyba, że w tej turze też inny handel przeprowadziła. Inną transakcję, bo to się rzadko zdarza. Zdobyto soli, zostałem przyjacielem kupieckiej. Daj, patrzcie, ile mi zadowolenia daje. Nie no, trzy daje, ale tutaj mi zadowolenie wskoczyło elegancko. Pyk, pyk. Siedzi kurde na tej dżungli, to tak nie boli niestety. Wal go! O, akurat i ten powinien zabić. Nie! Ten lepiej będzie działał tu. Ale jeszcze tak możemy zrobić. Nie! No nie! Kurde, Boże, mnie to klikał. Tak mi się zdawało właśnie. Ale lenistwo. No, jak to? 8 tu... O, jest! Widzicie?
wcześniej będę miał. Ludki urosły i już dały naukę, także uda mi się ładnie wejść w racjonalizm, tak jak sobie to zaplanowałem. Dobra, spróbujmy z powrotem do niego zagadać. Zaluj. Prokiedy. Nie zgodzi się. Niszczatati. Najlepiej by było, jak on by się z tamtym właśnie bił, zdecydowanie. A on się ciągle godzi, ale ja muszę jednostki przezbroić, muszę złoto zbierać. Aż tak mi na tym nie zależy. Jakby oni się bili. Ty? Ja pierdziulej, co za uparciuk jakiś. A jeszcze tu mam tego, zapomniałem. Jakbym go dał tu, to se trochę postrzelam jeszcze. To jest dobre. On się zabunkrował na tym wzgórzu w tej dżungli, to go ciężko dorwać. To by wypadało zabić, które będzie mnie tu strzelać. No nie, ale dobrze, że Babilon. Też lubię ten cudak, dobry jest. Defensywny mocno, no ale jak się go zabierze wrogowi, którego planujemy atakować, to jest też ofensywny. Tędy on nie przejdzie, jeszcze musi się przebijać. Także spoko. No i co, zostawię go i się wyleczy pewnie, nie? W przyszłej turze. Akurat będzie miał awans. To bym wolał utłuc. Chociaż dobrze by też było skupić ogień na tych jednostkach, na tej. Tylko tego nie zabije właśnie, jak widzimy. Nie ma szans. Ale walić i tak warto. Dobra, tu musimy dobić, więc nie kombinuję. A tu go poważnie zranimy. Dobra, zobaczymy, jak ten ostrzał będzie bolał. Może nie będzie bolał tak bardzo. Tędy mi tego robotnika nie zaatakuje, to spoko. Najważniejsze, że uda się wejść w racjonalizm w odpowiednim tempie. Na tym mi zależało. Możliwe, że będę musiał to cofnąć. A, tak to zrobił skubany. Nie atakuje miasta, tylko tego. Jezu, ile on tego ma. Ale upierdliwy gościu. Ale ten mój generał ma tu wszystkich w zasięgu, ładnie to działa. Jakie pole mi w końcu ta gierka wzięła? A to, no. Pokofero. A te considerandum. Non. Można by wziąć zasięg oczywiście. Mógłbym już na to pole walić i na to chyba też taką podkręconą. Ale jak wezmę logistykę, to będę nie tylko dwa razy atakował, ale będę też dwa razy zdobywał doświadczenie i szybko też pójdę w to. I o to mi właśnie chodzi. I teraz pyk, dwa punkty doświadczenia. Dwa i jeszcze dwa. I to jest to. I tym dobijemy mam. Nie, błagam, ale i tak strzelę, bo to też punkty doświadczenia. Nie, dobra, zróbmy to tak. Kuździelmy tak, bo miasto potrafi takie jednostki potężnie walić. Tego też walnijmy. Tu będzie niedługo awans i jest na teren trudny, czyli też na wzgórza. Dlatego zróbmy tak i zróbmy tak. No i za 4 turki, a to za 6. Pięknie! O, jak to przyspieszyło. Miało być niby porówno, ale coś mi nie wyszło. Ale tu już patrzcie, jest już nauka. Na razie to tak niech wisi. Nie będę tego blokował. Bo tutaj jeszcze będę musiał punkty handlowe porobić. Wtedy ta dżungla z uniwersytetami tak super działa właśnie. O Jezu, tuż spichlarz jeszcze jest do roboty. Czyli trzeba zakolejkować i trzeba zakolejkować.
Chyba Koloseum nie jest w tym momencie priorytetem. Weźmiemy sobie tę epopeję, żeby ten inżynier był szybciej. I będziemy przestawiać w razie czego jeszcze oczywiście. No, tu zdobyliśmy ludka. Za dwie tury będzie kolejny. Udamy chyba do gildii pisarzy. Tak nie mam. Cyrk darmowy. To też się coś mi zbugowało, bo wcześniej go nie było. O, może tak, dobra. Produkcja, kulturka, zadowolenie. O, no ogród też by się przydał. Dobra, na razie tyle. Na razie tyle, szanowni państwo. No tym troszkę nie ma gdzie pyrgać, więc niech on sobie tutaj siedzi. Ale by mu teraz pięknie ten Rzym wjechał. No nie mogę zdzierżyć, że się nie godzi. Uparczyk jeden. No, zaraz awans dostanie mam. O kurde. Uparte. Asem jej! No i tu niestety nie będzie mógł zaatakować, więc będę musiał się cofnąć. Absolutnie i zdecydowanie. Monako poszukuje nauki. No kto wie, czy po tych uniwerkach tam nie będzie pod tym względem lepiej. No idziemy w podwójny awans, bo zależy nam oczywiście na podwójnym ataku. No tu tylko tak mogę strzelić, więc tak strzelam. Tu tylko tak mogę strzelić, więc strzelam. Tu co prawda mogę też tutaj, ale... Ale wolę walić tego. Tym musimy tego gnoja dobić, więc absolutnie tak robimy. No i tu niestety już nie mam zbytnio co zrobić z tymi jednostkami. Co jest troszkę smutne. Możemy tutaj zrobimy przestawkę, że te damy do miasta. Chociaż nie, dobra, ona ma ten podwójny, a chociaż potrójny atak byłby jeszcze lepszy. Teraz z tej Maryśki podchodzi, troszkę to niefortunne. No ale trudno. Trudno, trudno. No będziemy tak... Jezu, ale bym kliknął. Ale bym kliknął. O, czekajcie, mam 3 złota natura. To jest dobry moment, żeby zagadać do tego typa i go zapytać. Czy zaatakuje Rzym? Bo tak to jak miałem 15 natury, to chciał 10. A, teraz nie, nie jest głupi. La. A, kurde. La. La, la, la. La, 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 la. Ojejku. Uparli się na tego. To jest bunkier, ale on w końcu, on w końcu nie wytrzyma. Jakby to był już taki ciężko zbrojny, no to bym był o niego spokojniejszy. No tak to nie będzie, to takie hop-siup. Ale teraz nasz podwójniak będzie walił. No niestety. No tego tylko mogę tak czy siak. Skubany, patrzcie jak się zabunkrował, awanse jakie ma. Trudny teren i osłona. Ojejku! Tu mnie zaszedł gnojek. Oni tu muszą minąć tę rzekę, co im zabierze wszystkie punkty ruchu, więc mogą wejść tylko tu albo tu i dalej się nie ruszam, czyli tych jednostek nie mają szans zaatakować, ale ten nie będzie niestety strzelał skubany. Dobra, zaczynamy. Tego bym zabił, a tego niekoniecznie. Tego zabiję na pewno. Dobra, to zabijmy to, co możemy zabić. No. Dobrze. Tu znacznie mnie, chociaż nie, ten, bo ten może skrzywdzić tego, to walimy w tego.
i dalej. Cieszę się, że ten racjonalizm mi wyszedł. A, tylko nie zdążymy zrobić tego w tym odcinku. Z tego wychodzi. Rycerzyk. Renesans. No, ja też niedługo. Ale tak nie dokładnie tą częścią drzewka i tą technologią, którą bym chciał. Ashurbanipal przeciwko mnie. Ściemnia? Czy prawdę mówi? Trochę daleko ten Ashurbanipal. Napierdził. Ten tego wziął, te. Zemścił się. Jezu, ja go jeszcze nie zabiję. A ja go muszę strzelać, niestety. Nie no, przydałby mi się rycerz też. Masz zasięgi? Kurczę, nie ma. Powiedzmy, że to i tak był jego. No, ale troszkę boli. Odbiję sobie, ja tam przyjdę do tej Panamy. Prędzej czy później. I tak prawie wszystko obrobiłem, co chciałem. Niemniej przydałby się. Nie ukrywam. No pójść tu? Jest ludek. No właśnie, tylko żarełko by się bardziej przydało. Dlatego trzeba będzie podmienić, o Jezu, jak on tam na około idzie. Kurde, coraz mocniejsze te jednostki ma. Nie no, chronimy tego. Wziąłbyś jełopo, zawarł ten pokój, no skubany! Jezu, gdzie ja klikam? A. Non. Niestety, ale do Ashura za chwilę zagadamy jeszcze. I zaproponujemy jemu atak. Non. Na Greka. No to niedaleko. On jest neutralny, ile ma tych fajnych rzeczy. Wypowiedz wojnę, Olek, za darmo, nie. Na, 5 naturę ci dam. No nie, no jak tak to będzie wyglądało, że ja sam się będę tu musiał mordować. No to rzeczywiście będzie problem. No patrz, jak masz Rzym, kurde, Grekiem otoczony. Tu i tu widać. Nie godzi się, no jaki jełop. Sam powinien z własnej woli go zaatakować. No i teraz atakuję muszkieterami i to... Nie, dobra, spoko. Nie ma dramatu, szanowni państwo. Odcinek muszę kończyć. Akurat akustykę odkryjemy. Co tu mamy? A, ta wycinka bryzylki to jest... Brazylijskie ulepszenie, od którego zresztą pochodzi nazwa tego kraju. O tej rośliny w sensie. Jest! Jestem ja! I teraz tak. Tym możemy tylko w tego, więc tylko w tego walmy. Nawet go jest szansa zabić. Nie pokazuje, ale jest. Uwaga! Bądź... Dobrze! Wreszcie się udało. No, tylko teraz tym nie strzeliłem. No to może niekoniecznie to był taki dobry pomysł. Tak, trzeba było... Najpierw tym zacząć. Nożem, kurde, zrypał. Ojejku, nie zabiję też tego dziada. Ale spróbuję go pyrgać jeszcze. No nie. No i ciekawe, czy się wyleczy w przyszłej turze. Zobaczymy w przyszłym odcinku. No i uciekł z moim robotnikiem, gnoje kiedy. Ja tu w ogóle, z uwagi na to, że jest fajnie, miałem dołożyć. Też wolałbym uniwersytety, a nie, tutaj będę tych pisarzy brał.
Za 4 tury będzie ludek. Dobra, dawaj mi tego pisarza. Więcej kultury potrzebuję. Za 5 będzie, może być. Tutaj przestawimy to w swoim czasie. Spokojnie jak na wojnie. Znowu 4 zadowolenia niestety. Było lepiej, ale się skończyło. Dobrze, potrzebujemy mechaniki i stali. Najszybciej chcemy iść. Tu jest ten, no, niewielki piec, tylko huta, Boziu. No kusze najbardziej by nam się przydały. A dopiero potem to. Tak. Tak, idźmy, tak to zróbmy, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie, ho.